Ta koszulka już od kilku dni czeka na Wojciecha Wolskiego. Bardzo proszę pana o przekazanie właśnie tej koszulki naszej hokejowej gwieździe. I proszę też, bo przywiózł pan razem ze sobą kij dla Wojciecha Wolskiego. Może bardziej jeszcze przesuńcie się panowie, jeżeli można, bardziej na środek. Wojciech Wolski, Wojtek, prosimy cię o przymiarkę, bo prezes dowiadywał się twoich fizycznych rozmiarów. 191 cm wzrostu, 91 kg. Za moment sprawdzimy, czy to rzeczywiście pasuje. To jest koszulka biała, czyli w tych Ciarko PBS Bank będzie rozgrywał swoje domowe mecze. Czarna na mecze wyjazdowe. Prosimy jeszcze kij może. Dlaczego Polska, dlaczego Sanok? Prosimy cię bardzo. Myślę Polska, bo naprawdę to może być jedyna rzecz, szansa, że mogę grać w Polsce. Naprawdę nigdy nie mogłem, bo zawsze grałem w Kanadzie i w NHL. I ten lockout, jak myśleliśmy o gdzie będę grał, to najpierw myślałem, że w Czech Republic, w Sweden, ale później tata mówił, że może być szansa, żeby grać w Polsce i jak słyszałem to naprawdę chciałem spróbować to i nie wiem, jakoś sama był jedyna choice, you know, wygrali w ostatnim roku puchar i najlepszy drużyna jest i naprawdę myśleliśmy, że tak najlepiej by było dla mnie. Ale tych propozycji miałeś kilkanaście z kilkunastu krajów w Europie. Dużo w Europie, ale też Mariusz Czekowski dzwonił do mnie dwa tygodnie temu i pytał się o inną drużynę. Chyba wszyscy wiedzą, która drużyna to była, ale już mówiłem, że zrobiłem kontrakt z Sanokiem i chciałem tam grać. I mówię, że okej, okay, jeszcze pójdziemy sobie na piwko albo na jedzenie i pogadamy o tym, ale jestem zadowolony, że mogę grać dla Sanok. Wojciech, masz dwa paszporty, polski i kanadyjski. Jaka była chronologia twojego wyjazdu? Wiemy, że urodziłeś się w Zabrzu w 1986 roku. Jak toczyły się te losy sportowej kariery? W Zabrzu w wieku 2 lat chyba jeszcze nie trenowałeś. Nie trenowałem. Naprawdę... zacząłem hokej trenować, jak miałem 7 lat. Cały czas w piłkę nożną grałem, w inne sporty grałem, ale w hokeja nie grałem jak byłem młodszy, tylko grałem, bo mój brat grał i jak on coś chciał zrobić, to ja zawsze z nim chodziłem wszędzie i próbowałem być tak jak on i dobrze, że on chciał grać w hokeja, bo jak nie by grał w hokeja, to ja też bym nie wygrał. Ale tak wypadło i szczęśliwy jestem, że mogę grać w NHL. Najpierw wyjechaliście jednak jako rodzina do Niemiec, gdy miałeś 2,5 roku. Ja taki młody byłem, naprawdę za dużo nie pamiętam. I naprawdę nie grałem sport tam, jak w Niemiec byliśmy, bo bardzo młody byłem. Troszkę w piłkę nożną grałem, ale zacząłem więcej grać w sport, jak w Kanadzie byliśmy, bo naprawdę dużo szansę miałem w szkole grać. I na dworze dużo dzieci zawsze było, to zawsze w piłkę nożną grałem. Mój kuzyn Sebastian Mila też grał, jak i przyjechałem z powrotem do Polski, zawsze grałem z nimi i dobry byłem, ale w Kanadzie najlepiej grać w hokeja, nie? Największe szanse masz grać w jakiejś profesjonalnej league i tak wypadło. Wojciech, fani sportu w Polsce zastanawiają się, co wiesz o polskiej lidze hokeja. Co wiesz o klubie z Sanoka? Bardzo mało naprawdę. Nie miałem szansy, żeby więcej o tym wiedział, ale tato teraz mi mówił, że wygrali puchar w ostatnim roku. Ale fajnie by było, jakbyśmy w tym roku wygrali też, nie? I jakbym mógł pomóc, to lepiej by było dla mnie, ale zobaczymy, jak wszystko wyjdzie.
Na co dzień mieszkasz na 25 piętrze apartamentowca na Manhattanie. Jak myślisz, bo przypuszczam, że rozmawialiście wielokrotnie telefonicznie z panem prezesem Piotrem Krysiakiem, czego się można spodziewać w Sanoku? Na co liczysz, jeżeli chodzi o to miasto? Na 30 piętro. Na 30 piętro? Na 10, no ale... naprawdę nie wiem, co myśleć. Wszystko będzie nowe dla mnie. Ja zawsze mieszkałem w takim większym mieście, w Mississauga. Jak mieszkałem w Kanadzie, to w tej chwili jest milion ludzi, nie? I to było najmniejsze miasto, co mieszkałem. To ja myślę, że będzie bardzo fajnie dla mnie, bo jest taki nowy experience i naprawdę w życiu próbuję cały czas taki experience mieć, nie? Żeby coś nowego i fajnie będzie. Wojciech, jak ty zapatrujesz się na sprawę swoich występów w reprezentacji Polski? Naprawdę bym chciał grać i rozmawiałem z tatą o tym i jak mówiliśmy, że szanse będą, że będę grał w Sanokiem, to cały czas rozmawialiśmy o reprezentacji i jakby było szanse, żebym grał, to bym grał. Naprawdę nie, jest tak głupio naprawdę, bo urodziłem się w Polsce, ale zawsze grałem w Kanadzie i jak miałem 19 lat, to już w NHL grałem, nie? To nie miałem szansy grać w Polsce, bo naprawdę lepiej mi było w Kanadzie i łatwiej, bo tam mieszkałem. To zobaczymy w parę tygodni, co się stanie i jak powiem, że mogę grać, to będę grał. Twoje serce mocno bije dla Polski, dla naszego kraju? Ja zawsze. Wiem, że mieszkałem w Kanadzie cały czas, ale w domu zawsze mamy polski dom w Kanadzie, nie? Ale rodzina naprawdę włoski, nie? Mieszkamy w Polsce, to zawsze będę Polak pierwszy. Mówić po polsku umiesz doskonale, pisać też potrafisz? Nie, naprawdę jest mi bardzo trudno mówić po polsku, bo wyjechaliśmy jak miałem 2 latka, nie? I próbuję jak najlepiej jak mogę i wiem, że tym dłużej tu będę, tym lepiej będę rozumiał. Wróćmy do pytań jeszcze, drodzy Państwo, od właśnie przedstawicieli mediów. Prosimy bardzo. Witam, panie Wojtku. Pytanie. Po zakończeniu ostatniego sezonu trafiłeś do Washington Capitals. Tam będziesz miał okazję zagrać z Mattem Hendricksem, dobrym znajomym z Colorado Avalanche. I Matt Hendricks powiedział coś takiego w jednym z wywiadów, że oczekiwania wobec ciebie w Waszyngtonie są bardzo wysokie, że oczekują wielkich rzeczy, że Polski przyjdzie i zrobi wielkie rzeczy. I nie wiem po prostu, czy zdajesz sobie sprawę, że w Sanoku też oczekują wielkich rzeczy, że kibice przyjdą i chcą zobaczyć tę różnicę między zawodnikami krajowymi a gwiazdą z NHL. To pytanie zadał Michał Ruszel, portal onet.pl. Zawsze tak jest. Ja wiem, że jak w Washington będę, to muszę mieć dobry rok. I Matt Hendricks jest dobry kolega i mieszkałem z nim w Colorado, to bardzo dobrze znam go. I ten rok, co z nim grałem w Colorado, to bardzo dobry rok miałem, 65 punktów miałem w tym roku. I wiem, że jak będę miał szansę grać w Washington z Ovechkin, z Ribeiro, Backstrom, to są bardzo dobrzy gracze, nie? I będzie mi łatwiej, bo będę z nim grał. To zobaczymy, jak lockout skończy się, jak wszystko wyjdzie. Ale w Sanoku wiem, że będę musiał dobrze grać. Gram w NHL i muszę się pokazać, ale ja lubię to i wiem, że to jest taka fajna szansa, żebym mógł pokazać się w Polsce. Wojtku, ja mam do ciebie jeszcze pytanie o samą grę. Czy ty preferujesz bardziej hokej siłowy? Lubisz gdzieś komuś dać szturchańca, gdzieś się z kimś poprzepychać, czy bardziej szybką, techniczną jazdę? Opowiedz, jak to wygląda w NHL. W NHL jest troszkę wszystkiego, naprawdę. Ja lubię strzelać gole technicznie. Dla mnie jest lepiej, jak jest więcej tak skills. Naprawdę ja lubię to. Ale w NHL jest troszkę wszystkiego. Naprawdę chłopaki są bardzo mocni i mogą jeździć szybko i większy są, nie? Ale też mają takie techniki najlepsze w świecie, naprawdę. Nie wiem, jak będzie tu w Polsce, naprawdę, bo nie widziałem całą grę
na internet patrzyłem troszkę na takie highlights od jedną grę i dobrze wygląda. Zobaczymy jutro, jak pójdę na trening. Ale czeka cię nowe doświadczenie, bo w NHL widzieliśmy w telewizji. Często nawet dochodziło do bijatyk z twoich udziałem. Tam są te przepisy mniej rygorystyczne. W Polsce nie ma tak mocnego, siłowego hokeja. Ja naprawdę w NHL to jest normalne. I wszyscy teraz się biją. Sidney Crosby bije się. Ja on jest najlepszy gracz w świecie. To jest normalne i zdarza się dużo, ale musisz być gotowy na wszystko. Dariusz Krępski, pytanie, Polskie Radio Rzeszów. To jeszcze ja zadam pytanie. W takim razie i do ojca, i do Wojtka to jest pytanie kierowane, bo jak przyjechał do Polski nasz najlepszy koszykarz z NBA, Marcin Gortat, to wyjechał w Polskę, żeby prowadzić takie spotkania, szkolenia z młodzieżą, organizował taką szkółkę koszykarską, no bo jest wzorem dla wielu młodych koszykarzy, którzy chcieliby się uczyć. Jak to jest w NHL? Jak to robią zawodnicy? Czy też masz jakieś plany, czy macie państwo jakieś plany z tym związane? No bo dla wielu młodych hokeistów no jesteś niewątpliwie i będziesz najważniejszym, największym wzorcem. Ja naprawdę rozmawialiśmy o tym. Jakbym miał szansę iść na lód z młodzieżą, to bym naprawdę chciał. I nie wiem, raz albo dwa razy na tydzień bardzo fajnie by było. Ja miałem szansę w Kanadzie grać i naprawdę cały czas masz szansę iść z innym trenerem na lód i nie wiem, ja mogłem prawie codziennie iść na lód przed szkołą, po szkole i tak było normalnie i wiem, że jest trudniej tu w Polsce, ale bym próbował pomóc im jak mogę, nie? Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze Bartosz Frączek. Portal internetowy sanoczanin.pl. Media Sanoka oczywiście dzisiaj licznie dopisały. Dzień dobry, witam. Wojtek, Grzegorz tutaj mówił troszeczkę o siłowej grze w NHL. Ty też o tym mówiłeś. A ja się chciałem zapytać, czy miałeś okazję zapoznać się z różnicami między przepisami NHL, a przepisami, które są w Polsce, w Europie? Naprawdę nie. Nie patrzyłem na to, ale będę rozmawiał z trenerem o tym i nie myślę, że będzie tak. Ja myślę, że będzie prawie tak samo. Wszędzie w świecie hokej jest prawie tak samo. Jeszcze może, panie prezesie, na koniec Wojciech by jeszcze sprawdził tę drugą koszulkę czarną, bo ona według kibiców jest bardziej efektowna. No, wyjazdowa. Wyjazdowa, bo na wyjazdach przecież trzeba koniecznie wygrywać. Zatem swego rodzaju pasowanie na lidera Ciarko PBS-u w banku Sanok. Wojciech Wolski. Biała koszulka, wiemy, Wojtek, że pasuje, prawda? Biała odpowiada. 191 cm wzrostu, 91 kg. Wojciech Wolski, od 2005 roku zawodnik najsilniejszej hokejowej ligi świata. Może 10 lat temu. Zatem te dane pewnie poznamy niedługo. Pasuje, Wojciech? W porządku. Może jeszcze kij do ręki, panie prezesie, jeżeli można, bo wiemy, że bardzo zależy nam na takich zdjęciach. Panie prezesie, może ten kij nieco wyżej, żeby był bardziej widoczny również podczas naszego spotkania. Wojciech, widziałem, że przeglądasz się właśnie tym kijom. To są takie czarodziejskie jak w NHL? Ja, takie same, tylko mój sponsor, nie wiem, ludzie autowy. To nie tak. Ale wszystko w porządku. Kije będą odpowiednio zaostrzone, bo kije oczywiście ostrzy się przed spotkaniami. Te dla Wojciecha Wolskiego będą na pewno piekielnie ostre i będzie sporo tych bramek zdobywał. Miejmy nadzieję, nowy lider Ciarko PBS-u Banku Sanok. Wojciech Wolski, dziękuję bardzo za spotkanie. Wojciech, jeszcze jakieś słowo na koniec chciałbyś kibicom i nam wszystkim przekazać? Ja tylko cieszę się, żeby mieć szansę, żeby grać. I fajnie by było, jak w piątek bym mógł grać pierwszą grę. Zobaczymy i jak będę się czuł jutro i pojutrze. Naprawdę nie wiem, czy będę zmęczony, czy jak wszystko pójdzie, ale jestem bardzo po angielsku excited.